Siemanko, moi drodzy, witam was serdecznie w 10 odcinku serii poradników z Defisher Online. Witam was serdecznie. Akurat jestem na Białorusi, poławiałem sobie żywce, ależ mówię, nagram sobie odcinek dla was, co mi tam. Jest klimacik, jest ciemno, wieczór, a to będzie odcinek o najważniejsze przynęty, jakie musisz mieć w plecaku, tak zwane przynęty must have. Więc co, zaczynamy. Więc tak, oczywiście to jest do 27 poziomu, no bo tam wyżej to nie mam jak wejść i tam wejść na to, zobaczyć i tak dalej. Także skupmy się na tych, które są do momentu gry, w którym ja jestem. A to nawet spoko wynik, bo 27 poziom to nie jest takie szybkie, żeby to wbić. Trochę zabawy jest, także lecimy z tym. Więc tak, na pewno must have to jest ochotka. Ochotka przydaje się właśnie do połowu żywca. Do wielu zanęt jest wykorzystywana. Ochotka musi być. Biały robak, jak czerwony, czyli żownica, to też spoko. Biały robak to wiadomo, białory, płotka, jaś, do zanęt się daje. Ogon raka może. Ogon raka fajny jest. Ogon raka to jest must have, jeśli chodzi o połowy lina. Na miętusa bardzo dobry, na jesiotra, must have na jesiotra. Lećmy dalej, groszek mamy na leszcza, na jazia, na klenia. Dosyć selektywna przynęta właśnie na leszcza. Jeśli chcemy na jakieś nocki, leszcze to jak najbardziej zanęty, leszczowe to też groszek używamy. Teraz kostka ziemniaka. Kostka ziemniaka jest o tyle taka dziwna, że tak powiem, że ona jest must have, ale ona jest tylko na kilku mapach. Ale zaraz wam powiem, dlaczego jest naprawdę must have, trzeba ją mieć, bo niekiedy medalu nie zrobisz na danej mapie. Kostka z ziemniaka. Ja na nią łowiłem potrzebny do medalu na Rosji, na przykład na świnkę. Świnkę złowiłem na ziemniaka i ochotkę, gdzie zazwyczaj się ją łowi na jętkę, czy na larwę jętki. A ja złowiłem na ziemniaka i dało radę i miałem medal przez to. Też certy na nią pobierają, no i oczywiście karp lustrzeń. Chyba na Francji jest problem właśnie z karpiem lustrzeniem. Także ja tam kostki ziemniaka użyłem i weszło jak w masełko. Do zanęt raczej nie używałem. Filety i podroby. To jest taka przynęta, która nie wiedziałem, czy ją tu umieścić, bo tego każdy prawdopodobnie ma pełno z przerabiania, tam z cięcia przynęt, z cięcia ryb, przepraszam. Filety z ryb, podroby rybne, no ale one są bardziej wykorzystywane do robienia innych przynęt tam na stole. Także one są fajne. Oczywiście podroby rybne, no to must have, jeśli chodzi o połowy raka, muszli, namiętusy, tak samo. Dobra, lećmy dalej. Mamy mięso z muszli rzecznej. Mięso z muszli rzecznej jest dosyć drogie, ale fajnie się łowi na przykład wykorzystując podroby muszle. No i przerabiamy sobie na mięso z muszli rzecznej i to jest jak dla mnie must have na ryby typu jesiotr, duży leszcz też na to brał, pamiętam, na niektórych mapach właśnie z miejsc jesiotrowych, ale w nocy to duży leszcz jak najbardziej. Ikra, no to do połowy łososia, jak najbardziej, woreczki z ikrą tak samo, muszę, no ikry akurat nie mam teraz, bo mi się skończyła ostatnio, ale mam woreczki jeszcze, także ikrę. Ikra też musi być w plecaku zawsze. Żywiec. Żywiec to kolejna przynęta, którą trzeba mieć. Zwykły żywiec, nie mówię o morskim. Jak widzicie, mam aż 90. Często chodzę na Białoruś i łapię te maluszki, żeby właśnie żywca mieć. Jak dla mnie must have, no bo to naprawdę bardzo potrzebne. Na przykład chcecie złowić sandacza. Pamiętam, że brałem mi szczupaki na to. No żywiec naprawdę selektywna przynęta, miętusy też na żywca. Idźmy dalej. Ciasto grochowe to jest po prostu od samego początku ciasto grochowe, czy to z czosnkiem, czy to zwykłe ciasto grochowe musi być. Bo będziemy łowić na ciasto grochowe leszcze, jazie, karasie. Lecimy dalej. Ciasto szybki atak, czyli to jest seria szybki atak. Ja zawsze polecam trójkę, bo jest dosyć selektywna, jeśli chodzi o karpie. Oczywiście nie z wędzoną rybą. Nie pamiętam już, dlaczego dałem wędzoną rybę, ale pamiętam, że
jakiś eksperyment chyba robiłem. Ale wędzona ryba też, ja ostatnio byłem na karpiach i też wchodziły karpie na to. Szybki atak, ale głównie to do lina. Dużo lina bierze na szybki atak, ale to inny atraktor musi być na to. Płotka pobiera, karaś pobiera, to wiadomo. Jętka. Jest kolejna jętka. Jętki nigdy nie miejcie na małej ilości. Zawsze miejcie z 30 sztuk, bo to jak wejdziecie na łowisko, rzucicie po 3 wędki po jednej jętce i tak non-stop będziecie wyjmować ryby typu świnki właśnie i ryby rzeczne. Rzeczne ryby jak najbardziej jętkę uwielbiają. Larwa jętki tak samo. Dołożyć można też, że na larwę jętki golce biorą często. Zawsze miałem często golce. Chyba na Alpach, na tej nowej mapie. Tam w zawodach nawet pamiętam, dałem radę fajnie na właśnie larwę jętki, największego golca tam. Inaczej jednego z większych w tych zawodach złowiłem. Także larwa jętki, mucha. Następna przynęta, która musi być. No nie gadajcie, że muchy nie mam. A no tak, bo poławiałem właśnie żywca teraz poławiałem i uklejki pozżerały i żaby. Także miałem mucha, a mi się skończyła właśnie mucha. Ale mucha no oczywiście na ukleje, na żabę. Jak najbardziej bardzo mocna. Pamiętam też łososiowate brały na Francji. Łososie, pamiętam jakieś tam brały łososiowate na muchę też z 30 cm ze spławika. Sztuczna dżownica, oczywiście, jak może być inaczej, nie mam po prostu jej czerwonej, bo mi się skończyła, no niestety chodliwy towar, ale must have, ona powinna być tu, a może mi się nie skończyła, a na jakiejś wędce mam założoną akurat i dlatego, ale już nie będę teraz szukał tego, ale czerwona, bo ta brązowa i zielony to taki, to mniej użyteczna, ale żółwnica czerwona, sztuczna, ona ma tam jakiś aromat, to karasie, jazgarze, okonie jak najbardziej na nią pobierają i nie ma problemu. Kulki karpiowe. I tutaj już mówię, nie wszystkie. Poczekajcie, bo ja sobie wypisałem akurat i to są kulki cytrusowe, kukurydza, karmel, trawa, kapusta, truskawka, owoce. I to jest przekrój ryb dosyć duży, bo biorą karpie jedne na jedne kulki, drugie na drugie i one tak się rotują. I czasem jeszcze dochodzi amur, oczywiście na kapustę pamiętam, na trawę. Amur też siadał, kurde, walczyłem z nimi, ale tak, amur tutaj siada na te. Kurkumy i orzech tygrysi, no mam kupione, no bo to wiadomo, na testy chce się, tak? Ale jak się nie ma pieniędzków, to nie kupujcie kulek kurkumy, ani orzecha, ostryk, sera, kraba. Też jak na ten moment, do tego momentu 27 poziomu nie potrzebowałem ani razu. Może użyłem parę razy rzeczywiście, no tu 13, no to miałem 15, no to dwie kulki zeszły tutaj tak samo. Orzech też 3, no słabe te połowy. A tutaj tych trawę, kapustę, wszystkie owocowe, truskawki, to ja to musiałem po to kupować, bo tego to schodziło. Cytrus, kukurydza tak samo, duże zapasy zawsze trzeba mieć, bo to różne karpie. Oczywiście kochają te kuleczki. I to spławik, czy to grunt. Dobra, lecimy dalej. Technoplankton, o dziwo, ja nigdy na to nie łowiłem w prawdziwym życiu, nawet nie wiem jak to się łowi. Ale w fiszerku jest naprawdę mocny technoplankton typu rozwielitka. To amury kochają rozwielitkę, wanilia, anysz, malina, to jak najbardziej karpie, malina, no naprawdę czosnek się najmniej mi sprawdził chyba z tego wszystkiego. I ten sam technoplankton jako ten bazowy technoplankton to też taki nijaki. Bardziej to jakieś smakowe, owocowe, coś takiego. Dobra, i to by były przynęty wszystkie z właśnie tej zakładki przynęt typu właśnie robakowe i tak dalej. A jeszcze możemy przejść do wabików na spinning, które używałem. Oczywiście sztuczne muchy, no to wszystkie, no to są naprawdę wszystkie muchy, jakie możecie mieć. Kupcie sobie wszystkie i sobie tam po kolei. Najbardziej skuteczna oczywiście jest mucha, no, której nie mam, bo mi się skończyła. Na tej mapie właśnie mi też się skończyła. A zawsze kupuję 3 i czekam aż mi się skończy, właśnie mi się skończyły, także tam na następnej mapie jak będę, to sobie na pewno je dokupię, bo to naprawdę działająca przynęta jest, mucha na wszystko bierze, na muchę, jeśli chodzi o muchówki. Dobra, lecimy jeszcze na spinning. Tutaj też można spinningowe przynęty wyróżnić niektóre. Na pewno seria Cyklop.
czyli to są te wahadłówki 4-gramowe i 20-gramowe. Są po prostu świetne. Na Rosji poławiałem na te czwórki. Ogromne po prostu szczupaki. Bawiłem się z nimi masakra tak długo, ale naprawdę trzeba mieć też fajne wędki do tego, no bo to niska waga, a jednak szczupaki są mocne. Trzeba mieć naprawdę mocny kijek, ale są po prostu łowne bardzo. A pobierałem na nie szczupaki, łowienie z powierzchni głównie, jeśli chodzi o te czwórki, najlepiej je po powierzchni prowadzić i naprawdę szczupak za szczupakiem idzie na nie. I nawet ciekawostka, na tą czerwoną to miałem karpia kiedyś, karpia lustrzenia z trollingu mi wziął na Francji, na tym lewym stawie. Także to jest taka ciekawostka mała, jeśli chodzi o tego cyklopa. Dobra, seria Rajwa 12, 18, 30 jak najbardziej, to są sandacze, szczupaki, to są golce zwyczajne, wszystkie rozmiarówki, to są te belony chyba, z tego co pamiętam, też na to biorą. Także tą serię też polecam. Troutmaster M1, to też takie M2, M3, to jest bardzo fajna przynęta na łososie, okonie, bolenie, to 3 gramówki, to leci po powierzchni i naprawdę łowne są te obrotóweczki. Robaki, seria Łaki i tak. Zawsze używałem tego czerwonego, to jest najbardziej przeze mnie używany i na nie brały zawsze basy, najbardziej okonie. Bardzo, bardzo mocna przynęta na jazgarze. Fajnie tak na prowadzeniu 10 na 5 i powoli po powierzchni sobie tam lekko dziubać. Jest naprawdę, naprawdę Łaki 3 polecam najmocniej. Druga to jest zielona ta, Łaki 4. I na nią fajnie łowią leszcze. O dziwo, na spinning, tak, dobrze słyszycie, leszcze. Zakładasz małą główkę albo offsetowy i powoli też lecisz po dnie. Najlepiej w nocy, tak na zwijaniu 10, 15 jakoś i sobie powoli te leszcze naprawdę wchodzą na ten zielony. Dalej mamy serię tak zwanych kopyta, Vibro Tile Shad. Są 5-gramowe, 12 cm i na nie najbardziej szczupaki, oczywiście sandacze, golce tak samo i najbardziej kolory typu żółty i niebieski. Jeszcze biały mam na jakieś wędce. Na pewno mam na 100% i te kolory 3 zawsze używam. Tego nie używałem, bo jego się nie da kupić, on chyba jakaś nagroda jest, także tego Łaki Warm Lollipop jeszcze nie używałem, także nie wypowiem się. Woblery Shad 15 to są oczywiście te 15-gramowe. Świetne są po prostu na caster, jeden z początkujących castingów. Bierzecie sobie te wszystkie i naprawdę wszystkie łososiowate lecą do tych przynęt. Po prostu wystarczy 3 wędki rzucić na nich i tylko trolling prowadzić i będzie branie za braniem. Po prostu jest top wobler. Wszystkie łososie na nie biorą. Te karaski 5 i 25, no to wiadomo, klenie bardzo często na nie brały. Szczupaki bardzo często na nie brały. Też nie są jakieś takie wybitne, ale polecam. Też są fajne. Warto mieć. Czasem mogą uratować jakiś połów na pewno. Popper, żabki. Ja go wygrałem z tych kart kolekcjonerskich. Także żabka, no. No nie da się kupić, znaczy da się kupić, ale tam też trzeba wydać te żetony turniejowe. Ale żabka naprawdę jest świetna. Duże szczupaki, północny i zwykły, idą do tej żabki jak trzeba, nie? Top łokę, czyli tą 5-gramowa, 12-gramowa. Też fajnie się prowadzi, bardzo przyjemnie się ją prowadzi. Po powierzchni tak śmiesznie ona idzie, tak robi takie stepy. Fajne, naprawdę fajnie i często brania są na nie, więc też jeśli macie opcję kupienia, kupcie obydwie i naprawdę oddawam to. Jeszcze jedno przynęte, której tu nie widzę. Tej Akmy nie wypowiem się, bo za krótko ją używam, ale wydaje się fajna, bo niektóre fajne ryby na nią brały. Ona nie pamiętam, ale chyba też jest za te turniejowe, ale to już zapomniałem. Tylko wiecie co, ja muszę, o właśnie, tą potrzebuję. Tego chrabąszczyka, jako ostatnią, którą chciałbym wam powiedzieć. Chrabąszcz 5-gramowy, klenie, szczupaki, tak samo lecą do tego, fajnie się prowadzi po powierzchni. Naprawdę chrabąszcz to jest jedna z pierwszych, jakie kupiłem i naprawdę skuteczna na te wszystkie, co atakują powierzchnię. Naprawdę duże ryby też na nią idą, także to jest ten sam objaw, co do tych cyklopów.
prowadzi się je po powierzchni, a naprawdę lecą do tego szczupaki jeden za drugim. Po prostu rzucicie i branie. Rzut, ściągacie brań. Co rzut? Praktycznie na chrabąszcza jest jakieś brań, czy to klenia, czy to właśnie szczupaka. Wybaczcie za ten długi materiał, ale to naprawdę jest... no, trochę tych jest przynęt i nie chciałem tego rozbijać w dwa filmy. Lepiej mi to było w jednym filmie zawrzeć, tak dosyć szybko mówiąc. Także mam nadzieję, że przyda wam się to jak najbardziej, bo fajne są te przynęty i warto wszystkie te przynęty mieć. Nie mówię wszystkie, które ja mam, tylko te wszystkie, o których powiedziałem, bo są naprawdę łowne. I co jeszcze chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że to jest 10. odcinek i to jest koniec jakby tego sezonu odcinków poradników do Fischera Online. Niestety przez brak czasu w najbliższym czasie będę musiał zrobić przerwę od odcinków, bo bym się nie wyrabiał po prostu z odcinkami co poniedziałek, a chciałbym naprawdę regularnie je dodawać. Także wybaczcie, jeśli nie będzie teraz odcinków, ale no, siła wyższa, niestety prywatne rzeczy są ważniejsze niż robienie odcinków na YouTube'a, także musicie mi wybaczyć i miłych połowów wam życzę mimo wszystko i na pewno wrócę jeszcze. Musicie uzbroić się w cierpliwość, jeśli fajnie się wam ogląda, zapraszam do zapodania suba i jak wrócę, to na pewno wam się wyświetli. Rzućcie łapkę, jeśli się przydają wam te odcinki, jeśli fajnie spędzacie czas i umilam wam poniedziałki, bo wiadomo jakie są. Czasem fajnie sobie na wieczór odpalić jakiś odcineczek i trochę zapomnieć o tym, co było w ciągu dnia. Także ja dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za ten sezon. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście, tak samo jak ja, bo dla mnie to była naprawdę przyjemność łowić tutaj rybki i pokazać wam tą grę do 27 poziomu. I mam nadzieję, że wrócicie jeszcze. Trzymajcie się, pozdrawiam was i siema!